Dzisiaj zapraszamy na Warmię. To tu, niedaleko Olsztyna i Dobrego Miasta, w miejscowości Wichrowo, przyszedł na świat w zeszłym wieku jeden z najbardziej popularnych satyryków, Krzysztof Dałkrzewicz. Proszę zwrócić uwagę na dom za jego plecami. A to w tym domu za plecami moimi się urodziłem. On co prawda całkiem inaczej wyglądał wtedy, ale spędziłem całe dzieciństwo. Tu byłem pierwszym Winnetu w swoim życiu, ale byłem tylko jeden dzień, ponieważ od razu trafiłem z mojego przeciwnika strzałem z łuku i to pod oko, także mało go nie kontuzjowałem do końca życia i w związku z tym nie dość, że dostałem lanie, to jeszcze po negocjacjach krótkich zresztą zostałem Old Shatterhandem. Niestety na krótko. Po studiach w Olsztynie zaczęła się trwająca do dziś ogólnopolska kariera Krzysztofa. Tekściarz, kabaretowiec, o melancholijnym smutku wypisanym na twarzy, z nieodłączną gitarą wzrusza kolejne pokolenia rodaków. Dzisiaj obiecał być śmiertelnie poważny. Bo co odpowiedzieć przy tych dramach stu, gdy smutką się miesza tylko gorycz słów. Jesteśmy w Dobrym Mieście. To tu dojeżdżał do szkoły bohater naszego programu. To, co widzicie Państwo w tej chwili, to nie jest miejsce pierwszego mojego aresztowania, tylko moja dawna szkoła podstawowa, która niestety w tę stronę poszła, że stała się komisariatem policji. Tymczasem nowa szkoła prezentuje się niezwykle okazale. Koło niej znajduje się nawet basen wzniesiony z pomocą środków unijnych. A my wracamy pod starą szkołę, bo zapomnieliśmy zapytać Krzyśka, czy był dobrym uczniem. To znaczy, ja byłem bardzo dobrym uczniem. Bardzo dobrym uczniem. Poniżej trójki nie schodziłem. Ale też i do piątki rzadko sięgałem. Także, no, szczególnie ulubione przedmioty moje to była matematyka, z której próbowałem za każdym razem zwiać, bo wiedziałem, że 2 dodać 2 równa się 4. Do 100 liczyłem dosyć poprawnie, ale już żeby to podzielić, pomnożyć, to już też Pan Bóg nade mną czuwał. A tak przy okazji, jest to jedyny znany nam przypadek, aby policja dobrowolnie wróciła do szkoły. I bardzo dobrze. Lasy warmińskie obfitują w zwierzęta, owoce leśne i grzyby. Nadleśnictwo Wichrowo to blisko 19 tysięcy hektarów leśnych. Pracował tu kiedyś ojciec Krzysztofa. Dobrze pamięta go nadleśniczy Andrzej Reguła. A mój tata był drwalem i tutaj rąbał wszystko dookoła, także to po prostu. Ale z tego, co pamiętam, był bardzo szanowanym. No tak, tak. Tutaj jest bardzo znana postać pana taty, bo dawano go za przykład takiego solidnego pracownika i wszystkie jakieś prace, które wykonywał z dużym zaangażowaniem. W moim domu to siekiera była drugą zabawką po smoczku po prostu. Wiemy już, że Krzysztof był dobrym uczniem i nadal chętnie wraca do Dobrego Miasta. Tym razem jego przewodnikiem jest burmistrz Stanisław Trzaskowski. Obaj panowie spacerują w pobliżu dawnych murów obronnych. Dzięki pomocy środków unijnych już za rok zmieni się otoczenie Baszty Bocianiej. I być może dopiero wówczas na szczyt wieży wrócą dawni mieszkańcy. Bo jakaż to Baszta Bociania bez skrzydlatych lokatorów. Witam serdecznie i zapraszam, panie Krzysztof. Dziękuję pięknie. To zobaczymy, co pan tu nawywijał po prostu. Proszę bardzo. Dziękuję pięknie. Tu przejął Krzyśka kustosz Muzeum Baszty Zygmunt Suchenek, który zaserwował mu krótką lekcję historii. To jest schodzenie tutaj po tych schodach. Tak, to... Dobre Miasto powstało w XIV wieku, od XV wieku rządzili nim Polacy, a po 300 latach dostało się pod zabór pruski. To ostatni raz byłem tutaj, jak chodziłem do podstawówki po prostu. Później już jakoś to się nie udawało. W 1945 roku, w czasie działań wojennych, miasto spalili Rosjanie. Na szczęście ocalała gotycka perła, jaką jest kolegiata z XIV wieku. Jezu, ależ tu tych schodów, aż się zaziajałem, kurczę. Troszkę gimnastyki się przyda. Gotycka kolegiata w Dobrym Mieście to jedna z największych budowli na Warmii. Obok kościoła postawiono zabudowania kanoniczne. Przyjeżdżał tu biskup warmiński i poeta Ignacy Krasicki. Wewnątrz kościoła w XVIII wieku staraniem biskupa Adama Grabowskiego stanęły pięknie rzeźbione ołtarze barokowe.
Wracamy do Krzyśka, który powiedział nam poza kamerą, że historię Dobrego Miasta poczuł nawet w nogach. Panie burmistrzu, co to za rzeka tutaj płynie? Z ciekawości pytam. Panie Krzysztofie, pańską ciekawość zaspokoję na pewno. Jest to łyna. Łyna, w której pan łowił ryby. I z tego, co pamiętam, największe tu. Teraz już nie łowi pan tak dużych. Łowię. Niemożliwe. No jak miałem... Pstrągi też? To są pstrągi. W tym roku już mam metrowego szczupaka zaliczonego, ale to zaczynałem na łynie. Oprócz wędkarzy mamy też coraz więcej turystów na łynie. Spływy kajakowe odbywają się. Jesteśmy na takim, w takim jednym z trzech miejsc przygotowanych właśnie pod potrzeby kajakarzy. Mhm. My nazywamy może zbyt szumnie stanicami, czy też przystaniami, ale jak widać cieszy się to powodzeniem. Panie burmistrzu, a jak w rzekę wrzuca pieniądze Unia Europejska? Wrzuca to by było źle powiedziane, w maksymalnym stopniu my łowimy te pieniądze. Mhm. Bo jakby tak wrzucili, to może jeszcze byśmy nie zdążyli włowić. Bez pieniędzy unijnych gminy nie byłoby stać na budowę takich stanic. Mhm. Dlatego, że jest to wydatek, który tak szybko się nie zwraca. Po jakimś czasie zwróci się na pewno, bo turysta przyjeżdżając tu pozostawi też jakieś pieniądze. Ale jednak jest to duży, byłby to bardzo duży wysiłek. Mhm. Zresztą ci ludzie, którzy inwestują też myśląc o Łynie, też korzystają z pieniędzy unijnych, dlatego że powstały stowarzyszenia, które też składały, złożyły już wnioski i dostały pieniądze przyznane na zakup kajaków. Mhm. Na środkach unijnych zyskali nie tylko kajakarze. Jedziemy do Olsztyna. A kiedy nic już nie miałem, wnieście do roboty, bo na większość poetów skończył się tu popęd, wsiadłem w auto i rzekłem, pora mi uciekać do tej Polski, gdzie jeszcze kocha się człowieka, tam gdzie rowy przydrożne ubarwione mleczem zapraszają wędrowca, wstąpcie do miasteczek Easy Rider. Przeszło mi przez głowę Easy Rider. Jednym słowem, lecz ciągnęły mnie panny ciepły jak młody. Panie starosta, a jak to jest z tymi budujemy mosty dla pana starosty tutaj? Oj, rzeczywiście na Warmii i Mazurach budujemy i to bardzo dużo. I nie tylko mosty, tak? Bo droga ekspresowa S7, która co prawda w części przebiega przez województwo warmińsko-mazurskie, ale jest w większości modernizowana praktycznie od Nidzicy aż po Elbląg i będzie to już taka nowa droga. No ale duże również nakłady Generalna Dyrekcja ponosi na drogę numer 16. Droga numer 16, która jest takim kręgosłupem Warmii i Mazur. No ale pięknie też jest zrobiona ta droga między Szczytnym a Olsztynkiem. Naprawdę świetnie ją jedzie. No to samorządy również wkładamy, zarówno samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, ale poszczególne powiaty, poszczególne starostwa, ale również gminy, tak? Staramy się jak najwięcej środków, te, które mamy, inwestować właśnie w infrastrukturę drogową. Nie ukrywam, że w znaczącej części jest to również finansowane środkami Unii Europejskiej. Stąd też jak mamy gości z Niemiec, z innych krajów, przyjeżdżają, ojeja, jak tam się wiele u was zmieniło. A my tego po prostu rzadko zauważamy wręcz. I tu kończymy rozmowę Krzyśka ze starostą, bo w pobliżu przemknęła jakaś znana nam skądinąd postać. Przy wjeździe na Zamek Olsztyński znajduje się pomnik Mikołaja Kopernika. Nieprzypadkowo tu stoi, bo nasz astronom swego czasu kierował jego obroną, gdy zamek chcieli zdobyć krzyżacy. Proszę spojrzeć. O! Utarł się jakiś głupi zwyczaj, aby spiżowego Kopernika chwytać za nos. Niektórzy nawet mylą go z innym naszym bohaterem narodowym, Kościuszką, bo ten miał jeszcze wydatniejszy organ powonienia. Postanowiliśmy odszukać prawdziwego Kopernika, aby zapytać go, co o tym wszystkim sądzi. Miło mi zastać pana Kopernika tutaj w zamku. To po prostu zjawił mi się pan jak z nieba po prostu. Myślałem, że tylko podtrzymam za nos tego sztucznego, a tu widzę, że mogę dotknąć i żywego także. No bądź się od 496 lat tutaj straszę. Jak się mnie pytają, czy ja żywy, czy nie żywy. No, to zawsze mówię, co mam powiedzieć? Człowiek jest żywy, dopóki żyje o nim pamięć, no i tyle. No, ale to o Koperniku to już kilkaset lat pamięć się zżywa, także... Tak. I ja tutaj jestem, zdaje się, tylko od tego, żeby
prostować wyobrażenie ludzi na temat Kopernika, bo tam sobie mówią, że astronom. Żadnym astronomem nie byłem. Ja przecież żadnego tytułu akademickiego w tej dziedzinie nie mam. No ale coś pan kombinował z tymi gwiazdami. No ba, ale jak się dowiedziałem i stwierdziłem, co ja naprawdę napisałem, to schowałem to na 36 lat do szkatuły, bo mnie spalili jak Giordano, a Galileusz musiał to odczekać, więc po co mi było korowody? A co pan napisał? No napisałem, że Słońce stoi w miejscu jako król, a planety krążą. No i wie pan, zgadł pan. No to nie była zgadyla. Ja byłem matematykiem, doktorem matematyki. O. Widzi pan, a tam się nie można dopchać. To widać po pomniku, co jest najczęściej dotykane. A jak pan zrobił, że pan taki jest podobny do niego? A to już dzięki antropologom, którzy w Fromborku w katedrze znaleźli szczątki i po prostu dorobili twarz. I się okazało, że jestem podobny. Do pańska. No. Tak naprawdę to on nie był taki wesoły, jak ja jestem. Ja to był mruk. Warzosły w obcowaniu ze swoimi podwładnymi, nietowarzyski, bez poczucia humoru, pracocholik aż do ostatniej kropli krwi. Wierny Polsce, to trzeba podkreślić. Bo to ludzie mówią, ha, niemieccy historycy nawet mówią, że on był Niemcem. No fakt, że mówił po niemiecku lepiej niż po polsku. Matka była Niemką, dzieło zostało wydrukowane w Niemczech, ale historycy niemieccy zapominają, że złożył przysięgę na wierność królowi Zygmuntowi Staremu i koronie polskiej. No i to jest najważniejsze, proszę. Ważna jest też informacja, że Kopernika możemy spotkać na pięknie oznakowanym szlaku turystycznym, powstałym również dzięki środkom unijnym. Jednym z najważniejszych synów ziemi warmińskiej, jeśli można tak powiedzieć, obok Mikołaja Kopernika i Krzysztofa Dałkrzewicza, był biskup Ignacy Krasicki. Tu, w Smolajnach, miał swoją letnią rezydencję. Bohater naszego programu za każdym razem, gdy przejeżdża w pobliżu, podchodzi do odrestaurowanego pałacu, by się pokłonić poecie i tolerancyjnemu księdzu. Być może, że jego fluidy, które tutaj pewnie są po dziś dzień, spowodowały to, że jestem satyrykiem, za co bardzo mu się nisko w tej chwili kłonię. Honor ważna rzecz, kiedy spojrzysz wstecz. Dziś jak mawia w bloku cieć, trzeba go najpierw mieć. Ale skąd go brać? Jesteśmy nad jeziorem Kośno. To tu Krzysiek znalazł swoją, jeżeli można tak to ująć, duchową przystań. Zdrada, zdrada, jedni tylko hańba, hańba, drudzy na to. No to jest moja ukochana dziupla na Mazurach. I tutaj najlepiej mi się pisze, najlepiej mi się komponuje, bo mam to wszystko z widokiem na las za oknem. Do lasu mam 10 metrów od drzwi, także jak mam ochotę sobie pospacerować czy pochodzić, to żadna wyprawa, tylko po prostu wyjść z domu i pójść w las. I szczerze mówiąc, jak mam jakieś 2 czy 3 dni wolniejsze, to od razu ciągnie mnie tutaj i cała taka nachalna praca i gdzieś tam politycy odchodzą w niebyt i w ogóle wszystko się dzieje to, co najlepsze. Jest niesamowite uczucie, bo tu prawie nikogo na tym jeziorze nie ma, bo to jest rezerwat ptactwa. I bardzo często spływam wieczorem i jestem sam na tym jeziorze. I mam wtedy takie uczucie, jak jeszcze księżyc siedzi w jeziorze, że właściwie tak jakbym był panem nieba i ziemi, bo to jest tak nieprawdopodobne uczucie i taka energia. No ale widziałam w ubiegłym roku, jak orły bieliki uczyły małe orlątka, jak się na ryby poluje przy ich asekuracji. No i to działo się ode mnie z jakichś 500 metrów, ja byłem akurat w Trzcinach, także nie przestraszyłem, no ale widok niesamowity po prostu. I dla takich widoków naprawdę tutaj być nawet 2 razy w miesiącu to jest całkiem inna energia. Po prostu całkiem inaczej się czuję, kiedy wracam do domu. Na jeziorze słynącym z czystości znajdują się pływające baseny z narybkiem. To tu, między innymi dzięki unijnym programom sektorowym, olsztyńscy ichtiolodzy prowadzą badania nad rybnym dobrostanem. W nocy pływające baseny rozpalają się niebieskim światłem, dzięki czemu wabi się tu plankton i młode rybki mogą spokojnie żerować i nie wymagają dokarmiania. Wracamy do dobrego miasta, bo już niedługo odbędzie się tu spotkanie z Krzysztofem Dałkrzewiczem. Na razie Krzysiek spotyka się tu z małżeństwem, które zbudowało tratwę i nią spływa po Łynie, w ten sposób realizując nieco spóźnione młodzieńcze marzenia. A potem przyprowadza nas pod dom Napoleona, który stoi nieopodal rzeki. Za moimi plecami
Widzicie Państwo dom, w którym Napoleon nocował, idąc na Moskwę. Napoleon, jak Państwo wiecie, to był pierwszy obywatel Europy, który próbował założyć Unię Europejską, i to od Hiszpanii aż do Uralu. Zatrzymał się na Moskwie. Legenda mówi, że mieszkańcy Dobrego Miasta oddali mu ostatnią krowę, żeby miał dobrą kolację podczas marszu na Moskwę. No niestety, kiedy wracał, to już ominął Dobre Miasto, bo wiedział, że krowy nie dostanie. I tak się skończyła jego przygoda z tym miastem. Przed kinem Przyjaźń, do którego Krzysztof przychodził jeszcze w zeszłym wieku na poranki filmowe, a które działa do dnia dzisiejszego, czeka na niego wiceburmistrz Dobrego Miasta Beata Harań. Dobre Miasto jest miastem starym, z przeszłością bogatą, pełne zabytków. Przed nami kościół, zabytkowy kościół świętego Mikołaja, obecnie obrządku grecko-katolickiego. Z tyłu za nami natomiast kościół kiedyś ewangelicki, obecnie zamieniony na bibliotekę. No, zamieniany na bibliotekę, ale... I zamieniany, dlatego że tu była biblioteka. W 1978 roku była to najnowocześniejsza biblioteka w całym województwie, ale przez lata wymaga remontu, więc teraz dzięki oczywiście dotacjom unijnym postanowiliśmy bibliotekę wyremontować, unowocześnić, bo będzie tam winda dla osób niepełnosprawnych i starszych. Dlatego zapraszamy do obejrzenia też i biblioteki. Już pod koniec roku. Ta biblioteka to, jak powiedziała pani burmistrz, dawny kościół ewangelicki. Jego projektantem był nie byle kto, bo królewski architekt pruski Karl Friedrich Schinkel. Budowa tego kościoła miała wzmocnić elity pruskie, gdy w latach 30. XIX wieku przystępowano do rozprawy z katolikami, których tutaj na Warmii kojarzono z polskością. Akurat trafiliśmy na międzynarodowe spotkania rodzin muzykujących. Tadeusz Kantor. To jest nawiązanie do Krakowa. Kiedyś w dawnej rozmowie ze mną podzielił się taką myślą, która zrobiła na mnie wtedy wielkie wrażenie i dzisiaj ją przywołuję, że artysta ze swojego miejsca, ze swojego gniazda wylatuje w świat. Im większy artysta, tym dłużej krąży po świecie, tym większe zatacza kręgi, ale zawsze na jakiś koniec, nie wiadomo co ten koniec miałby znaczyć i kiedy nastąpić, wraca do swojego miejsca, do swojego gniazda. Łatwo mi o tym mówić w dobrym mieście, w którym co chwilę można spotkać gniazdo bocianie, ale też myślę sobie, że ta piękna Tadeusza Kantora metafora może się odnosić do ciebie. Tak sądzę. To znaczy, ze mną jest dużo prościej, ale to wygląda na to, że być może nie byłem aż tak wybitnym artystą. Powiedział skromnie Krzysztof Dałkrzewicz. I to chyba najlepsza, bo nieco przewrotna puenta naszego programu. Oczywiście mówiąc to, Krzysiek świetnie zna swoją wartość. Jak mało kto w naszym kraju ma kapitalnie wyostrzony słuch na nasze polskie problemy. Jego piosenki są gorzkie, ale pisane z miłości do rodaków. I za to kochają go radiosłuchacze, telewidzowie i wreszcie czytelnicy jego satyrycznych książek. Dobranoc, Europo. Odpoczywaj, tobie już potrzebny sen. Wszystkiego ci przybywam, pracowity miałaś dzień, a my dopiero dziś budzimy się. Przespaliśmy tych szans i lat za wiele. I wreszcie przyszła pora wstać.